Oni w momencie planowania tego boksa wiedzieli, że będą dropshippingować rzeczy z AliExpress. Zrobimy opening nowej płyty ekipy, która właśnie do mnie przyszła. Trochę materiał taki jak kurtka na wiatr, mam wrażenie. Takie bardzo, bardzo to jest liche. Generalnie okazało się, że gdzieś tam ten bakiecik i okularki były z AliExpress. Okej, nie. Strasznie dziwne. Po pierwsze, lecą... Czy ja to dobrze założyłem? On się czuje oszukany, bo on napisał, że jest kolekcjonerem, a wszystkie traki wyszły już po prostu raz na YouTube'a razem ze wszystkimi, nawet w wersji deluxe, nie? Mam lekkie zastrzeżenia do środka, bakę tutaj powiedziałem, i do wykonania nerki. Plus dodatkowo zostaliśmy oszukani potężnie na naszej płycie. Przyznam, że nie spodziewałem się, że w sieci wybuchnie aż taka afera związana z premierą płyty ekipy. Całe zamieszanie dotyczy wersji Deluxe Box Premium, która zawiera gadżety oraz bonusowe kawałki, które ostatecznie trafiły na YouTube i Spotify. Omówię oba tematy, ale zacznę od ciekawszego, bo w zestawie dołączonym do płyty, który kosztował jakieś 420 zł, znajdowały się m.in. bucket, nerka oraz okulary, które zgodnie z filmem z kanału Aferki prowadzonego przez Boxdela można kupić za grosze na AliExpress. Generalnie okazało się, że gdzieś tam ten bakiecik i okularki były z AliExpress. Tak, znaleźliśmy to na AliExpress i tam nawet wzory są takie same, nie? Na tych okularach. No generalnie jeszcze jakby jesteśmy przekonani, że to jest gdzieś tam ten itemek. Po części będę się opierał na unboxingu z kanału Yahoo Produkcja, który w zasadzie już otwierając pudełko i oglądając dołączone gadżety, zwrócił uwagę, że coś tu jest nie tak. Zacznę od baketa, który był zakurzony i tak naprawdę jedyny branding, jaki posiada, to wszyta metka z logo ekipy. Ciężko jakoś sensownie wytłumaczyć, że nowy produkt jest w takim stanie i na dodatek jest częścią boksa, który kosztował kilkaset złotych. Okej, dobra, jedna rzecz. Bucket sam w sobie z zewnętrznej strony bardzo okej, dużo kurzu leci z niego. Nie wiem, czy to widzicie, ale dużo kurzu z niego leci. W sensie, bo to jest taki materiał, że on się kurzy. No jest to okej, jest to okej. Aczkolwiek ten środek nie przypada mi do gustu za bardzo, nie? Tutaj takie za bardzo zasięgiem wrażenie. Bardzo podobny bucket znajdziemy na AliExpress za jakieś 18 zł. Z kolei na Alibaba przy odpowiednio dużym zamówieniu cena spada nawet do 8 zł i akurat ten producent oferuje również dodanie własnej metki. Podobnie wygląda sprawa z nerką, która została wykonana z cienkiego materiału i zgodnie z opiniami sieci zdecydowanie nie przypomina produktu klasy premium. Tutaj również zabrakło jakiegoś nawiązania do ekipy i jedyne miejsce, w którym znajdziemy logo, to ponownie metka. Co prawda możemy do niej przypiąć pin, o którym powiem za chwilę, ale nadal brakuje mi tu jakiegoś innego nawiązania. Nera! Nera ekipy, dobra, tylko Nera bez żadnego logotypu, bez niczego. Okej, w środku jest sezon trzeci ekipa z meteczką. Trochę materiał taki jak kurtka na wiatr, mam wrażenie. Takie bardzo, bardzo to jest liche, jeżeli chodzi o to, nie? Tutaj to jest plastik, chyba z tego co widzę. I tu kolejna kiesza. Koda, że ta Nera nie ma żadnego logotypu. Nie wiem, czemu ona jest taka no logo. Czy to tak miało być? Czy ona była niezaplanowana? Nie wiem. Teraz jestem strasznie confused. Na Ali tego typu nerka to koszt około 11 zł, a na Alibaba jeszcze taniej i zapewne tak samo jest opcja dodania własnej metki. Ostatni z gadżetów z boksa, który wzbudził sporo wątpliwości, to okulary, a w zasadzie kawałek plastiku, który przypomina okulary. W materiale Yahoo Produkcja pojawiło się ujęcie z bliska, na którym wyraźnie widać pewien charakterystyczny wzorek. Dokładnie taki sam znajdziemy na oksach dostępnych na AliExpress, które kosztują jakieś 13 zł. Tutaj siłą rzeczy nie można było dodać metki, więc w zasadzie nie ma żadnego brandingu ekipy. Okej, nie, strasznie dziwne. Po pierwsze, lecą... Czy ja to dobrze założyłem w ogóle? Są strasznie szerokie, przez co... Tu jest nos, tu aż do tyłu tak trzeba? Nie, czekaj, co? Ja to zbieram... Nie, widać fajnie przez nie, tylko one by mi bardzo szybko zleciały, jakbym chciał coś zrobić. Jeśli chodzi o gadżety, to jedyne co ratuje ten zestaw to pin w kształcie S3, czyli nawiązanie do sezonu trzeciego, oraz bandana, która przynajmniej wizualnie wygląda naprawdę fajnie. I powiem wam, że nie mogłem uwierzyć, że ekipa mając taki budżet, taką markę i takie zasięgi zdecydowała się na chińskie gadżety, ale na jednej z grup znalazłem zdjęcie metki z baketa, która nie pozostawia wątpliwości, że przynajmniej kapelusz jest made in China. I zapewne część z was teraz skrobie komentarz, że przecież większość rzeczy z sieciówek, w których chodzimy na co dzień, też jest robiona w Chinach i tylko doszyta jest metka takiej czy innej marki. Oczywiście zgodzę się z tym, ale sprawa ma się nieco inaczej i już tłumaczę dlaczego. Widzicie, to był unikalny box, który kosztował 420 zł. I wiadomo, że olbrzymia część tej ceny to sama płyta w wersji deluxe oraz bilety na ekskluzywny pierwszy koncert, ale zapewne część osób kupiła go również ze względu na gadżety. Myślę, że mało kto spodziewał się, że będą to rzeczy zrobione w Chinach, bo ubrania sprzedawane w sklepie ekipa to nosi, zgodnie z opisem, są projektowane i produkowane w Polsce. Osobiście nie miałem w ręku t-shirtu ekipy, ale czytałem, że są naprawdę spoko jakości i ciężko się o coś przyczepić. Tymczasem bazując na opiniach w sieci, w boksie przyszły rzeczy wykonane z budżetowych materiałów. Teraz tak, jeżeli chodzi o końcową ocenę, wydaje mi się, że całość płyty bardzo fajnie zabezpieczona, bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o pudełka, aczkolwiek mam lekkie zastrzeżenia do środka, bo jak tutaj powiedziałem, i do wykonania nerki. To jest to coś, co najmniej mi leży i tak samo okulary, że troszeczkę lecą z oczu, nie wiem, czy one nie powinny być trochę, może ja je trochę źle po prostu zakładam. Ciekawi mnie sam koncept na taki zestaw, bo oczywiście osoby, które zamawiały ten boks, z grubsza wiedziały, co wchodzi w jego skład, ale nie wiem, jaki jest
jest sens posiadania totalnie zwykłego baketa, nerki albo okularów. Jakoś tak mam wrażenie, że to półprodukt, że zabrakło czasu na branding tych rzeczy i została dodana tylko i wyłącznie metka. Być może miało to związek z narzuconą datą premiery płyty, bo naprawdę ciężko mi uwierzyć, że w momencie, gdy na YouTube jest tak głośno o dropshippingu, a widzowie coraz częściej sprawdzają produkty na AliExpress, nagle ekipa postanowiła wcisnąć do pudełka rzeczy, które przypominają te z Ali. Biorąc pod uwagę, że zapewne większość ludzi kupiła ten box ze względu na bilet, wystarczyło dodać do niego płytkę, bandanę, spinkę, jakąś limitowaną edycję koszulek i wszyscy byliby szczęśliwi, a tak, jest jak jest. Liczyłem, że Fritz jakoś odniesie się do tej sytuacji, bo zwykle na bieżąco reaguje na kryzysowe sytuacje, ale jedyne co nagrał to story, z którym pokazał unboxing samej płyty. Oh shit, znaczy pierwszy raz poprawię. Ale to nie jest tak, że im brakło czasu. Od początku był taki zestaw. Coś wam pokażę. Oni od początku wiedzieli, że będą to w... Jak macie stronę płyty, trzeci sezon ekipa, jeśli chodzi o tą stronę, bo to jest sezon 3 ekipa, ale to sobie skopiowałem, no to teraz już nie ma tutaj sklepu. Ale jest taka strona, tak się to nazywa. Jak sobie wpiszecie tutaj, 8 marca ona została skopiowana. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest za strona, to jest strona web.archive.org i oni po prostu robią lustrzane odbicie stron co jakiś czas. No i macie stronę, która tak wyglądała ta strona w momencie startu. Można było tutaj kliknąć zamów w preorderze. No i macie wszystkie boksy, które oni sprzedawali, nie? To trochę muli. Są dwie koszulki i są płyty. No to macie boks za 400 zł. Więc już w pierwszy dzień, w momencie kiedy oni sprzedawali to, to za chwilę zobaczycie, no są te rzeczy, nie? Jest tutaj pan nerka, jest tutaj pan płyta. Są te oksy, jest ten bakiecik cały. No tak w skrócie, to nie mieli wystarczająco dużo czasu. Znaczy inaczej, zacznijmy od tego. Oni w momencie planowania tego boksa wiedzieli, że będą dropshippingować rzeczy z AliExpress. No tak czy nie? Teraz możemy rozmawiać tylko na dwa tematy. Pierwszym, bo dla mnie nie jest tematem... Znaczy inaczej, zróbmy tak, żeby każdy zrozumiał. Osoba, która kupowała ten boks, wiedziała, co kupuje. Bo to jest podstrona boksa. Więc ty wchodząc tutaj i godząc się na wydanie 400 zł, ty wiedziałeś, że co się w tym boksie znajduje. Bo jest tu, jest bilet na koncert, jest płyta, jest nerka, jest bucket, są okulary. Z tego co Yahoo pokazywał, tam była jeszcze jakaś koszulka czy bandana. Nie wiem, tu tego nie było. Jak ja to kupowałem, to tego nie było. Więc ty wiedziałeś, że co i jak to wygląda. Ale zupełnie innym pytaniem jest, czy w momencie, kiedy masz no, dosyć dużą firmę, która zajmuje się przetwórstwem odzieży, to czy gratisy w postaci kurwa bakietów i kawałku plastiku z AliExpress jest czymś ciekawym, jest czymś rzeczywiście premium, jest czymś deluxe. No, to tak więc, jeśli chodzi o kwestię, że ludzie wiedzieli, co kupują, to w porządku, tak, wiedzieli, co kupują. A z drugiej strony, no, taki śliski temat, nie, z tym dropshippingiem. Jak ktoś zrobi boksa za 200 zł, a w środku nic, łatwe pieniądze. Ogólnie masz tutaj płytę, która 40 zł kosztuje, nie? Wiesz, możemy, z drugiej strony też możesz poruszyć temat, właśnie na zasadzie tej płyty, która kosztuje 40 zł, że okej, ta płyta bardzo biednie wygląda. Ja jeszcze nie odebrałem swojej paczki, bo ja zamówiłem tą płytę i zamówiłem tą. Ja chciałem z tego odcinek nagrać, tylko niestety moja paczka tydzień później została wysłana niż w preorderze. Jeszcze kurier popierdolił adresy, więc w ogóle jest nieciekawie. No nawet to nie jest plastikowe, nie? To inaczej, wnioskując po zdjęciu za 40 zł masz płytę wciśniętą w tekturę. Tu też możemy rozmawiać na temat marży, bo wytłoczenie płyty kosztuje 1,50 zł. Ta tektura, kurwa, w złotówkę, niech kurwa stracę. Wiesz o co chodzi, nie? To już trochę lepiej wygląda. I taki karton, no takie pudełko już trochę więcej kosztuje. Wiem, bo się interesowałem jakieś 2 miesiące temu, jak wygląda dystrybucja płyt. Przy okazji, bo był taki pomysł, żeby jedną płytę do Empiku wrzucić we wrześniu. Inaczej wygląda? Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że to przynajmniej jest w takim plastikowym, w takim, wiecie, takim... Jak te wszystkie kompakty, nie? To pakowanie plastikowe jest, w środku masz kartki z całymi tekstami wszystkich nut i to tyle. O tym mówisz? Okej, no. Mi się wydaje, że największym minusem, znaczy inaczej, ich największym minusem, ale zarazem też plusem, jest takie przeświadczenie wszystkich ludzi tutaj dookoła, którzy oglądają YouTube'a albo śledzą scenę, że to są jacyś genialni ludzie,
że to są jacyś genialni ludzie, którzy, no nie wiem, bo o to mi chodzi, że całe społeczeństwo traktuje ich za takich półbogów, jakby co najmniej odkryli lek na raka, opatentowali i oddali biednym, że tam kurwa jest 15 Midasów, którzy nieważne co zrobią, nieważne czego dotkną, to kurwa wszystko zamienia się w złoto. A ja widzę też drugą stronę tego wszystkiego. Tam pomimo tego, że wydźwięk medialny często jest taki, że dużo wyświetleń, kurwa, czy że dużo odsłon, tylko że to jest taka kula śnieżna. Wszyscy mówią o ekipie, mają dużo wyświetleń, a przez to, że wszyscy o tym mówią, to nie mają dużo wyświetleń. A mają dużo wyświetleń, bo wszyscy o nich mówią. I to jest takie zamykające się kółko cały czas. Ale jak czasami się przyjrzymy takim prostym rzeczom, jak na przykład ten kurs, o którym już nikt nie pamięta, bo też to skrzętnie zostało zamiecione pod dywan, czy popatrzymy właśnie na jakieś zdropshippingowane rzeczy do Boxa Premium, zobaczymy jak będzie z tym biletem, nie? Bo ja mam ten bilet i ja planuję pojechać na ten koncert. Zobaczymy jak będzie z tym biletem. Bo jeśli za chwilę się okaże, że w sumie chuj w te gadżety, bo przyjeżdżasz kurwa na koncert, który jest tak totalnie dojebany, jeszcze go przełożyli, nie? Go przełożyli, żeby można było lepiej go zorganizować. Też przełożyli go chyba przez COVID, ale przez to mają też więcej czasu, żeby go lepiej zorganizować. No to jeśli się okaże, że wiesz, że to będzie rzeczywiście jakiś taki kameralny festiwal, totalnie dojebany. Nie wiem, że wszyscy goście z tych płyt, tam ten Janusz, Kury, no te wszystkie osoby, które im się biorą, wiesz, wszyscy będą, że to będzie jedna wielka impreza. No to warto, kurwa, no to warto wtedy kupić sobie tego boksa, minus tam płyta, kurwa, 200 zł za taki dojebany koncert w fajnym miejscu git. Ale jak się okaże, że kurwa pojedzie tam 300 osób, wyjdzie freeze i reszta na 2 minuty zdjęcia podpisać, zrobić sobie, czy autografy podpisać, zrobić sobie 3 zdjęcia, potem pójdą na scenę i będą udawać, że znają tekst śpiewając z playbacku, no to już kurwa gorzej, nie? Jeszcze zrobiłem to w miejscu, gdzie będzie totalnie chujowa akustyka. No to kontrowersyjnie, nie? Wujek Łuki na IG pisał, że będzie niezapomniany ten koncert, całe wydarzenie. No właśnie dlatego mówię, nie? Że tak szczerze chuj w ten bakiecik i chuj w te plastikowe okulary w momencie, jeśli to wydarzenie będzie totalnie dojebane, nie? Mnie też delikatnie zastanawia, co znajdę, co zostanę na miejscu tam. Bo ta płyta za 400 zł to no mam takie, jak miał sobie zwizualizować kto to kupuje, to kupuje ojciec dla syna. Nie widzę za bardzo osoby, która ma 25 lat, kupuje płytę ekipy, kurwa, żeby się bujnąć na koncert. No tam może być śmiesznie, nie? Pod względem wiekowym. Ja, tak jak mówię, ja tego jeszcze w rękach nie miałem, bo kurier trzyma moją paczkę. Adres mu się popierdolił, więc ja jutro postaram się to ogarnąć, nagrać i wrzucić. Więc no, jutro rano wstanę i postaram się załatwić tą paczkę, pojechać do punktu czy coś i tą paczkę ogarnąć, nagrać odcinek i wam wrzucić, co tutaj się w ogóle znajduje, nie? Mnie trochę zastanawiało, czemu wujek Łuki chciał puścić na sprzedaż te rzeczy z Ali, bo Łuki to była dla mnie zawsze osoba, która wie, co robi i wie, co się dzieje. A wie, co robi i wie, co się dzieje, bo co? Właśnie mi się wydaje, że trochę, kurwa, przehajpowujecie niektóre osoby. Każdy koniec końców, może ktoś jest, kurwa, bardziej sympatyczny, nie wiem, zna więcej języków, skacze wyżej, pobiegnie trochę szybciej, lepiej kręci kierownicą na torze, ale koniec końców to są tylko ludzie, nie? To nie jest tak, że, wiesz, wszyscy youtuberzy są tutaj i powiedzmy, to jest punkt jeden, a oni są na punkcie, kurwa, 95 i cała reszta musiałaby się 300 razy urodzić, żeby zrobić to, co oni robią. Potem jak patrzysz na te filmy, no tak szczerze, zerżnąć taki pomysł jeden do jeden, to nie byłoby, kurwa, ciężko. Nie, wiesz, to nie jest, kurwa, coś innowacyjnego. Jeśli weźmiemy jeszcze całą scenę YouTube'a, tak globalnie, no to unikalności bardzo często no, brakuje, nie? Nie można zapominać, że Łuki przyszedł do ekipy z długami, paroma niewypalonymi biznesami. A to, kurwa, to nie jest... To też nie należy popadać ze skrajności w skrajność. To nie jest tak, że kogoś jebać, czy że kogoś nie lubimy, czy że coś. Tylko musicie się nauczyć zbytnio nie gloryfikować ludzi, bo, kurwa, każdy prędzej czy później się pomyli. Raz, dwa, kurwa, 30, odjebie, kurwa, krzywą akcję, coś spierdoli, nie dowiezie tematu i, kurwa, zdarzało się to ludziom i będzie się to zdarzać. Ale z drugiej strony oni trochę na siebie narzucili takie,
narzucili na siebie takie, no taką łatkę narzucili na siebie, nie? A tak szczerze, sprzedaż płyt, moim zdaniem, powiedziałbym, że ta płyta im poszła wyjątkowo średnio. Ja wam wytłumaczę dlaczego. Już wam tłumaczę dlaczego. Jak macie stronę tego Ekipa Holding, to macie informacje dotyczące płyty ekipy, nie? No i teraz przychodzisz. Przychodzisz ty jako ziomeczek i czytasz. Przychody ze sprzedaży Ekipa Sezon 3 w preorderze wyniosły 2 200 2 241 zł. Łapisz się za głowę i mówisz 2 miliony złotych, ja pierdolę, 2 miliony złotych, kurwa, są totalnymi bogami. Ja nie mówię, że to jest mało pieniędzy, ale to jest przychód, nie dochód. Od tego odliczamy rzeczy, nie? I teraz masz coś takiego, macie tutaj podane, że jeśli chodzi o, jeśli macie ten, macie tutaj podane, że przychód ze sprzedaży fizycznej płyty to jest 1 424 000 zł. Teraz wystarczy wyciągnąć kalkulator, wpisujesz 1 424 000 i masz trzy możliwości, ile sztuk tych płyt się sprzedało. Mogli sprzedawać te płyty, znaczy inaczej, mogło się okazać, jest to mało prawdopodobne, ale mogło się okazać, że sprzedali tylko, że sprzedawali tylko płyty za 400 zł, nie? No to wtedy wychodzi, że sprzedali jakieś 3,5 tysiąca płyt. To jest mało prawdopodobne, że wszystkie płyty, które sprzedali, były tymi płytami za 400 zł. No to masz, a to jest najmniej płyt, ile mogli sprzedać. Następną kalkulacją jest, że wszystkie płyty, które sprzedali, były po 40 zł, bo to była najtańsza opcja. To wtedy takich płyt sprzedaje 35 tysięcy. I potem masz jeszcze opcję, że sprzedali wszystkie płyty za 80 zł. To wtedy by sprzedali 18 tysięcy. Więc wydaje mi się, więc możliwość, jaka płynie z tego, jest, że albo sprzedali 3,5 tysiąca płyt, znaczy od 3 do 30, od 3,5 tysiąca do 35 tysiąca. Mi się wydaje, że gdzieś po środku to będzie, że sprzedali tak w granicach 15-20 tysięcy płyt, bo było trochę tych po 80, było trochę tych po 40, było tych trochę po 400. Koniec końców nie podali, ile to jest. Czy od 15 do 20 tysięcy płyt, tak na oko, pi razy drzwi mówię, sprzedanych płyt to jest dużo? No niby dużo, nie? Ale z drugiej strony od 6 miesięcy wszyscy o tym mówią. Dosłownie wszyscy o tym mówią. No kurwa, wszyscy o tym mówią. Jeszcze był jakiś hype, tam Bero, Donatanem, Cleo, podbijany, jakieś eski, kurwa, Api Newsy, youtuberzy. Wszyscy dosłownie o tym mówią. Jakbyś się zapytał Palucha, czy chce sprzedać 20 tysięcy swoich płyt, to najprawdopodobniej by ci powiedział, że nie, bo to jest mało. Znaczy pewnie, no, jest to dużo, nie? No bo to jest złota płyta od buta, ale... No ale to nie jest jakoś turbo dużo, nie? Nie jest to jakoś turbo dużo na jakiegoś takiego turbo mainstreamowego artystę. No Gang Albani chyba sprzedał 100 tysięcy płyt, nie? To tak po prostu, żeby porównać. I to było 6 lat temu. Kamerzysta sprzedał 60 tysięcy płyt. Tej pierwszej, tej afirmacji. Czy ta płyta była dla mnie dobra? Tak szczerze, to może słuchałem z dwa kawałki, mi się nie podobały. Więc no, ja tu mówię o suchym fakcie. Po prostu, wiesz... Końcowa sprzedaż płyty, 60 tysięcy, jedna osoba. Tu masz tych osób 10 czy 15, ja nie wiem ile ich jest koniec końców. No i też bardzo duże koszty ponieśli z tym, bo jeździli po Zanzibarze, po Dubaju, to wszystko było promowane naprawdę w kurwę dojebanymi, czy widokami, czy teledyskami, czy cała ta otoczka była naprawdę mega premium zrobiona, więc wydaje mi się, że to jest delikatna klapa. 15 czy 20 tysięcy, nie? 123 przesyła 5 zł. Licz w netto, bo ceny na stronie podali w netto. Okej, okay, no to jest tutaj ten. Okej, okay. no to jest to delikatna różnica. Okej, okay, tutaj jest jeszcze napisane, już dzisiaj masz możliwość, bo to jest właśnie strona, nie? Ten. Stanowi najbardziej rozbudowaną wersję albumu dostępną w sprzedaży, tylko na Ekipa to nosi. Ogólnie wychodzi na to, że oni powiedzieli, że w tym pudełku, na tej płycie będą te kawałki unikalne, a potem je wrzucili do sieci. I to moim zdaniem jest mega chujowe zachowanie. Mega, mega nie w porządku. Taka średniawa turbo. Wuja Kuki na IG napisał, dlaczego tak zrobili. Ale to nie ma... A dlaczego tak zrobili? To tylko, wiesz, ja nie mogę powiedzieć, że nie wiem. Znaczy inaczej, to jest nie w porządku, nie? Okej, okay, zobaczmy.
Dlaczego wypuściliście wszystkie piosenki z płyty? Ze względu, że nie jest możliwe upilnowanie nielegalnych uploadów. No i tak szczerze, i tak, i nie. Pamiętacie taki numer jak Ciach Bajera? Czy on był na YouTubie? Nigdy. A wiecie dlaczego? Bo na YouTubie jest coś takiego jak Content ID. I w momencie, kiedy wrzucasz... Ja wam to zresztą zobrazuję. Patrzcie na to. Wchodzimy tutaj, bierzemy, nie wiem, piosenkę... Weźmiesz piosenkę Wiza Khalify. See you again. Pobierzesz ją. Okej. Okay. Wrzucam właśnie na YouTuba piosenkę, która do mnie nie należy. Miałem totalnie do niej praw autorskich. Wszystko git, nie? Wrzuciłem właśnie piosenkę Wiza Khalify. Mi się wydaje, że często ludzie totalnie nie kumają, co jest 5. Dobra, przetwarza się muzyka. A, żeby nie było, dajmy tu publiczny. O! Widzicie tutaj ten napis? Zablokowany. Dlaczego jest zablokowany? Zobacz szczegóły. Na twój film nałożono ograniczenia dotyczące widoczności. Jednak nie ma to wpływu na twój kanał. Dlaczego? Bo wrzuciłem piosenkę, do której nie ma praw, do której nie mam praw, a prawa na nią są takie, że nie można jej rozpowszechniać. Więc na YouTubie nie zobaczymy już tej piosenki. Nie możesz sobie zreupload. To nawet nie jest tak, że ja to wrzucę i oni by codziennie musieli kurwa to kasować z YouTuba. Bo wystarczy nałożyć na to Content ID. Afris nawet na swoje filmy ma nałożone Content ID. Bo Get Hero mu to zgłasza chyba. Nie zagłębiałem się w to. Jakbyś najprawdopodobniej, trzeba by to było sprawdzić, ale najprawdopodobniej jakbyś zreuploadował film Freeza, to też byś miał wyskoczenie o prawie autorskim. Potem teraz masz następne pytanie. Czy rzeczywiście nie da się tego upilnować? No kurwa, jest... Jak ktoś będzie mądry, to i tak to sobie znajdzie. No kurwa, koledze prześlę, wyślą to na jakimiś SoundCloudami czy jakimiś innymi systemami, gdzie nie ma Content ID. Ale na pewno trzeba się sporo namęczyć, żeby coś takiego znaleźć i przeciętne dziecko 10-letnie sobie tego nie ogarnie, nie? I koniec końców jest najważniejsza rzecz w tym temacie. Czy coś się zmieniło od momentu, kiedy pisaliście, że będą to unikalne traczki? Nie wiem, od tego czasu posiadacie większą wiedzę? No mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że bardzo komputerowi jesteście w 10 lat albo i więcej. Niektórzy z was siedzą w internecie. Więc taki sam problem, jeśli chodzi o udostępnianie tych traków, był 3 miesiące temu, 4, 2 lata temu i w tym roku. To nie jest tak, że nagle coś się wydarzyło i nie da się tego upilnować. Tak samo się dało albo się nie dało upilnować, to już od wieków, kurwa, nie? A wy co mówicie? A jest możliwość nagrania OBS-em z YouTube'a, a potem wstawienie. Ale Solid, co ty pierdolisz, kurwa, jebany cymbale? Ty nie rozumiesz, jak działa Content ID. Kurwa, jaki ty jesteś tępy. I to jest właśnie rozmawianie, kurwa, to jest właśnie rozmawianie z jebanymi dziećmi, kurwa, no. Ty jesteś, kurwa, taki, ty jesteś, kurwa, ty jesteś tępy, kurwa, jak zjechany nóż, kurwa, kuchenny, no.